Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft. Zaczęło się całkiem sympatycznie. Chciałam tu szybko się przedostać, ale okazało się, że... Ej, czemu to mnie zwala? Jak to się odiwaniło teraz? To tak nie było wcześniej. Kurde mole. Aż się przeraziłam, że coś mi się tu przyblokowało. Bo wcześniej wszystko ładnie pykało. Ej, a teraz mi tu zwaliło. Kurde, ja chciałam iść tam. Bez sensu. Co tu się odiwania? Czy my coś poklikaliśmy? No nie. Może się będę musiała szybko przetulać w takim razie. A widzicie? Kuźwa, ej! Jak to jest możliwe? Coś się tu popsuło. Czemu to mi tak w sumie wieje teraz mocno? Dobra, bo to nie zawsze wieje. Dajcie, patrzcie, teraz nie wieje. Dobra. Dobra, spadamy stąd. Okej, mamy motyw ogarnięty. Myślałam, że coś kliknęłam, robiąc tę drugą lokację i się coś popsuło, ale całe szczęście nie, tylko po prostu tam biało. Dobra, tu mam skrzynię, widzę, że... No dobra, myślałam, że za free, ale chyba nie bardzo. Nic bez przyjaciół się nie obejdzie. Przynajmniej można przeekspić konkretnie, nie? Weźmy sobie uzupełnimy żytko. Zobaczmy, co mamy z tej banieczki. Śmieszne to jest, że to potem muszę wejść, oni dopiero się tutaj pojawiają, ładują, trollololo, nie? Jo, magik. Teraz tę różdżkę to... się przenosi. Przejdź testy. Nic się z tym stanie. Dobra, jeszcze jedno. Ostatnia platforma. I teraz tylko tam trafić. O Jezus Maria, myślałam, że się odbije i spadnie. Z tej strony zaczniemy, może okej, idziemy co? O kurde, co tam upłynęło?
Dobra, faktycznie sobie możemy sobie spokojnie tej banki zacząć. Okej, dobra, tu już widzę kolejne siatki do aktywacji. Ruszyć w pewnym momencie. Czajcie, że mi kurde dzwonił kawał lodu, czy co to tam było? Masakra. Może widzę, że to jest koniec mapy, więc sobie... A, okej. Może bym się obudził. Mam. Są słabe te smaki. Jakiś lepszy łuk znaleźć. Delikatny dobry, to jeszcze pół godziny, ale... Więc obraźnie zadaję zdecydowanie tutaj. Średnio. Ta naprawdę mega mi się te Wolverine podobają. Thank you.
rzeczy. Mamy coś. Rozproszone miny. Zobaczmy, co to. Rozmieść wokół siebie trzy miny, które będą wybuchać w zetknięciu z wrogiem. 5, 6, 5 razy 3 obrażenia. 15. Zobaczmy, czy jest to warte. Nie, bez sensu. Oni to muszą dotknąć, zanim on to dotknie, no to nie, 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 nie. Ja się z tego wypisuję. Mocno w lewo. Gdzie coś tu jest? Co robić? Co nie? Już nie, co? Ani nie wygląda. Mamy wszystko dziabnięte. Kurde, tu jest druga taka lokacja, nie? Konkretne są te mapy, trzeba przyznać. Dalej mamy przejść testy. Pomyśleć sobie jeszcze raz. Co, góra, dół? Powinien znaleźć jakieś trochę lepsze pszczółki, chociaż te, które znalazłam, i tak już są lepsze od tych, co były wcześniej. Gorzej, ale zawsze może być takie, co? Palnik tutaj. Spoko jest ta umiejętność z tymi pnączami, bo one ich stopują. Podruszają i jeszcze zadają wrażenia, że to jest naprawdę koks. Ja się dziwię, że się nie mogę ruszyć, a mnie tu kurde pajęczyna ciągnęła. Dobra, czyli tak, tu mamy wsio. Wiemy, co tutaj jest. Sala będzie, ciekawe, co tam się kryje. Konkretna walka, czy są jakieś zadania do wykonania, żeby przejść dalej. Jest labirynt, czy mi się wydaje? Jo, o kurde. Ostre. Thank you.
tych guziczków. Naciskania. Wszystkie. A, może to jakoś odwraca? Gdzieś tu muszę dostać, tylko na środek właśnie. Można wbijać poziomy, nie? Na dobrą sprawę. Prawda, idzie to całkiem sympatycznie. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!